Dzień dobry. Dzień dobry paniom, dzień dobry państwu, dzień dobry światu. Wszystkie procedury rekonstrukcyjne związane z rekonstrukcją piersi są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli tylko i wyłącznie nie przeszkadzają inne czynniki, to tak. Nie ma, wiek już dzisiaj nie jest przeciwwskazaniem do zabiegu. Jeżeli wiemy, jaka jest postać raka i jeżeli pacjentka jest dobrze zakwalifikowana, to tak wykonuje się tak zwane zabiegi jednoczasowej amputacji z rekonstrukcją, czyli takie zabiegi, w których pacjentka zasypia na stole operacyjnym z piersią i budzi się z nową piersią. Natomiast jeżeli postać raka nie pozwala albo konieczne jest leczenie dodatkowe na jednoczasowy zabieg rekonstrukcyjny, to wtedy w zależności od dobranej metody liczba zabiegów waha się między 2, 3, czasami 4. Dzisiaj w XXI wieku nie jest tak, że mamy jedną metodę i tą jedną metodę stosujemy do każdej pacjentki. Dzisiaj, jeżeli jesteśmy w stanie dzisiaj zaprojektować zabieg dla danej pacjentki, bo są pacjentki chude, wysokie, niskie, otyłe, które mają dobrej jakości skórę, złej jakości skórę, albo mają na przykład upodobania do uprawiania jakichś dziwnych dyscyplin sportu. Jeżeli mamy te wszystkie wiadomości, a obejrzymy taką pacjentkę, to jesteśmy w stanie dobrać taką metodę rekonstrukcji piersi, żeby sprawiała jej radość, bo naczelnym problemem rekonstruowania jest to, że my mamy poprawić jakość życia tej pacjentki, a nie jeszcze go obniżyć. W związku z powyższym nie ma sensu robić coś, co później nie przyniesie zadowalającego efektu. Ja zawsze powtarzam pacjentkom, to nie jest rzecz, którą musimy zrobić już dzisiaj. Zawsze można się zastanowić, zawsze można zadać pytania, zawsze można porozmawiać i dopiero wtedy podjąć tą ostateczną decyzję. Nie, dzisiaj już nie. Techniki diagnostyczne dzisiaj pozwalają na wykrywanie wznów czy przerzutów, a metody rekonstrukcji w żadnym stopniu nie utrudniają tego. Rekonstrukcja nie. Ale sam rak może wrócić niestety, bo taka jest jego charakterystyka. No to wtedy będziemy go leczyć. Znaczy nie my, chirurdzy, tylko w porozumieniu z onkologami będziemy tego raka leczyć. Dzisiaj istnieje wiele metod, które pozwala na to, żeby leczyć nawroty raka piersi, nie niszcząc efektu zabiegu rekonstrukcyjnego. Jak najbardziej tak, tylko trzeba w odpowiednim momencie, odpowiednią metodą ten zabieg wykonać. To nie jest tak, że w piątek pani kończy radioterapię, a w poniedziałek czy we wtorek ma zabieg rekonstrukcji. Nie, trzeba spełnić pewne charakterystyczne czynniki, które pozwalają na to, żeby ten zabieg się skończył. Radioterapia niestety w bardzo dużym stopniu utrudnia rekonstrukcję piersi, natomiast jej nie uniemożliwia. Chirurgia jest związana z ryzykiem, chirurgia jest związana z powikłaniami i zawsze musimy się z tym liczyć. To znowuż jest to, o czym mówiłem wcześniej. Im lepiej jest zakwalifikowana pacjentka do danego zabiegu, tym szansa, że pójdzie coś nie tak, jest mniejsza. Jak najbardziej tak. To zostało potwierdzone wieloletnimi badaniami FDA w Stanach Zjednoczonych. Gdyby się posiłkować tym, co pisze producent niektórych implantów, to rzeczywiście dają oni gwarancję dożywotnią. Natomiast rozsądek nakazuje, aby okresowo się badać i sprawdzać, czy z tym implantem się nic nie dzieje. Teoretycznie mogą one być w ciele kobiety do końca życia, ale
nie wszyscy tak uważają i rzeczywiście one ulegają jakiejś degradacji i trzeba je wyjąć. Standardowo mówi się o tym, żeby po kilku latach zacząć wykonywać badanie rezonansem magnetycznym, które pokazuje, jak się zachowuje ten implant. Teoretycznie nie, natomiast mogą się zdarzyć niesprzyjające okoliczności w postaci infekcji bakteryjnej, które powodują, że taki implant trzeba usunąć. Bezwzględnie trzeba go usunąć, natomiast no, nie niweczy to samego procesu rekonstrukcji, tylko efekt tego zabiegu odsuwa w czasie. Nasz organizm nie jest symetryczny, co pokazuje anatomia, i nie można liczyć się z tym, że one będą tak jak na obrazku. Zawsze będzie jakaś różnica między nimi. W tym jest ich uroda. Piersi oczywiście. Zawsze. Każda ingerencja chirurgiczna jest związana z powstaniem blizn, natomiast w tym polega nasza rola chirurgów plastyków, żeby te blizny były jak najmniej widoczne i jak najmniej szpeczące. Szpecące. Musi być, musi wrócić na swoje miejsce. Ja zawsze powtarzam, biorąc udział w różnego rodzaju wykładach dla studentów, lekarzy, że jak się mnie pytają, czy jest sens rekonstruowania brodawki sutkowej, czy całego zespołu brodawka, otoczka sutkowa, i pokazuję im takie zdjęcie, wyobraźcie sobie Państwo, jakby wyglądał Paryż bez wieży Eiffla. Nie wyglądałby. No, tak samo dlaczego pierś ma być bez zespołu brodawka, otoczka? Trzeba, bezwzględnie trzeba. W niektórych dobrze zakwalifikowanych przypadkach tak. Jak najbardziej, nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby kobieta nie wróciła do pracy. Trzeba, to jest konieczność, która jest wręcz obowiązkowa. Proszę sobie wyobrazić, idzie pani na basen i musi się pani przebrać. Wokół pani w szatni jest dziesiątki kobiet, młodszych, starszych, które mają mniej lub bardziej jędrne, obwisłe piersi, a pani nagle wyskakuje bez jednej. No to po co ma pani się chować gdzieś i gdzieś pod ręcznikiem rozbierać, żeby ktoś nie zauważył, że nie ma czegoś takiego? Trzeba stanąć prosto i się nie wstydzić. Dlaczego kobieta ma stawać przed lustrem rano czy wieczorem, szykując się do toalety czy szykując się do wyjścia i patrzeć na poziomą kreskę na klatce piersiowej? To nie ma sensu. A dzisiaj możemy to wszystko zrobić.